Bezpieczny Szpital Przyszłości Inspiracje 2020 to konkurs promujący osoby, instytucje, szpitale, a także organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w ubiegłym roku zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. Samodzielny publiczny zespół gruźlicy i chorób płuc w Olsztynie konkurował ze 160 placówkami medycznymi z całej Polski. Szpital zajął 3 miejsce w kategorii profilaktyka i popularyzacja zdrowego trybu życia, prowadząc innowacyjne badania w pracowni bezdechu sennego. Nagrody nie przychodzą same i akurat ta nagroda dotyczy dalszych prac nad diagnostyką i leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego. My taki ośrodek prowadzimy od 15 lat. My w naszych badaniach mamy na celu profilaktykę, czyli wczesne wyłapanie pacjentów, którzy mają pewne predyspozycje do rozwoju w przeciągu kilku lat pełnoobjawowego bezdechu sennego, a przez to chcemy zredukować te ryzyka śmiertelności, dać im komfort życia. Zespół specjalistów pomaga pacjentom z zaburzeniami oddychania w czasie snu powrócić do pełnej aktywności życiowej i zawodowej już od 2005 roku. W tym czasie szpital pulmonologiczny przebadał blisko 12 tysięcy pacjentów, z czego około 70% skierowanych zostało na dalszą diagnostykę pod kątem leczenia bezdechu sennego. Nieleczony bezdech senny może powodować otyłość, nadciśnienie płucne, cukrzycę, depresję, zaburzenia snu czy obniżenie erekcji u mężczyzn. Badania światowe wskazują, że już bezdech senny, początki znajdują się w górnej części układu oddechowego. Czyli podejmiemy właśnie w tym projekcie badania pacjentów, którzy mają ten bezdech senny, a będziemy się starali badać to w górnej części układu oddechowego, stosując między innymi tak zwaną stożkową tomografię komputerową. Wykrywanie bezdechu jest bardzo ważne, a szczególnie ważne jest na najwcześniejszym etapie. Bezdech senny jest w tej chwili chorobą cywilizacyjną i oprócz takich zjawisk jak niewyspanie, zaburzenia koncentracji, wieczne zmęczenie, chrapanie, które jest uciążliwe w nocy, czy też zatrzymywanie oddechu, daje poważne konsekwencje ogólnoustrojowe. Projekt realizowany jest w pracowni bezdechu sennego, która stanowi integralną część warmińsko-mazurskiego ośrodka diagnozowania i leczenia rzadkich chorób układu oddechowego. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv